wykonamy ćwiczenie, a trzecią częścią będą właśnie już koraliki, praca z nimi, oglądanie, dobieranie, przebieranie i projektowanie bransoletek. Jak dobieramy kilka elementów, czy w jednej bransoletce, czy w kilku bransoletkach, musimy zwrócić uwagę na to, czy te kolory pasują do siebie, są z podobnej gamy barw, czy wręcz odwrotnie, bardzo się ze sobą gryzą. Koraliki są wzorzyste, są w paseczki, tak? Ok, co jeszcze? Pasują do siebie te koraliki, czy nie pasują? Ładnie wygląda, czy nieładnie? Ładnie. Mamy zawsze nieparzystą liczbę koralików. Albo 1, albo 3, albo 5, albo 7. Oczywiście w liczbie albo na przemian koralików, albo właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, w nieparzystej liczbie, czyli 1, 3, 5, 7. Słuchajcie, waszym zadaniem jest policzyć liczbę koralików, jaka tu się znajduje, dobrać odpowiednie kolory i jak najstaranniej pokolorować. Teraz rozdaję kres. Jeżeli na waszym stoliku nie będzie takiego koloru, jak wam się podoba, możecie wstać, poszukać odpowiedni kolor. Proszę bardzo, jeżeli ktoś potrzebuje, bierze tam karuszkę i tutaj nasz można, tutaj pierni. Dobrze, to malarz nie do końca. Także dwa kolory wybieracie do siebie i elementy srebrne. Oczywiście, jeżeli chcecie, tak? Możecie jeden kolor z elementami srebrnymi. No, bardziej ten, albo bardziej w zielonym. Też ma Mówimy marmolada. 3, 4. Marmolada!